Dziś na kanale o technologii najnowszy projektor dla ludzi, którzy w ogóle nie ogarniają tematu projektorów, czyli Samsung The Freestyle drugiej generacji. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić nowy projektor Samsung The Freestyle 2, możecie to zrobić w sklepach Media Expert. Warto to zrobić jeszcze w tym roku, bo do końca roku, decydując się na zakup takiego projektora, dostaniecie też w prezencie mobilny powerbank, dzięki któremu będziecie mogli używać tego projektora bez gniazdka, na przykład w swoim ogrodzie. Odpowiednie linki do zakupu tego projektora znajdziecie w opisie filmu. I powiem Wam, że kiedy wypożyczyłem od Samsunga tę drugą generację na testy, to myślałem, że zaszła jakaś pomyłka i że wysłali mi pierwszą generację projektora, bo zacznijmy właśnie od pudełka, bo zobaczcie, że to jest pudełko od pierwszej generacji projektora. To jest prywatny projektor Dawida. Dawid kupił ten projektor po naszej recenzji, tak mu się spodobał ten sprzęt. A to jest pudełko od drugiej generacji. Zobaczcie, że nigdzie nawet nie ma wyszczególnionej nazwy, że Samsung Freestyle drugiej generacji, Samsung Freestyle 2. Po prostu jest ta sama nazwa, a same projektory też, jak widzicie, wyglądają identycznie. Tu trzymam jedynkę, to jest wersja druga. Więc uważajcie, co będziecie kupować w sklepie, bo tak naprawdę różnicą jest tylko inna nazwa kodowa tego urządzenia, no i ewentualnie inna nazwa w tytule, czyli druga generacja albo po prostu dopisek 2023. O tym, co nowego w drugiej generacji, powiemy sobie za chwilkę, ale najpierw chcę Wam przypomnieć, o co w ogóle chodzi w tym projektorze. Bo tak jak Wam powiedziałem, jest to projektor dla ludzi, którzy nie ogarniają tematu projektorów. Jest on tak prosty w obsłudze, że daję Wam słowo, że poradzi sobie z jego obsługą nawet Wasza mama czy Wasz tata. No i powodów jest kilka. Po pierwsze, ten projektor ma wbudowany system Tizen, Smart TV, tak jak na telewizorach Samsunga. Czyli mamy tutaj już wbudowane aplikacje, cały sklep z aplikacjami. Bezpośrednio w tym projektorze zainstalujecie, no nie wiem, YouTube'a, Netflixa, Disney+, Sky Showtime, co tylko sobie zechcecie. Druga rzecz, mamy tu oczywiście wbudowany Wi-Fi, mamy też wbudowany Bluetooth, czyli ten sprzęt łączy się sam z siebie z internetem. Wystarczy postawić go gdziekolwiek w domu, no i on po prostu już będzie miał dostęp do internetu. Po trzecie, ten sprzęt ma też wbudowany głośnik 360 stopni, więc tak naprawdę nie musimy tu nawet podłączać żadnego dodatkowego wyjścia audio. Także mamy tutaj i obraz, i internet, i aplikacje, i nawet wyjście dźwięku. I ten głośnik nie jest jakiś super oczywiście, to jest taki podstawowy grajek, powiedzmy, on ma 5 watów, ale do oglądania filmów w domu naprawdę wystarcza. Po czwarte, w tym projektorze nie musimy walczyć z geometrią, z ustawianiem jakichś tam kątów widzenia, ostrości i tak dalej. Tu jest wszystko w ten sposób ogarnięte, że jakbyście nie postawili tego projektora względem ściany, geometria dostosuje się tak, że obraz wyświetlany będzie po prostu prostokątem. To samo ostrość dostosowuje się sama, nie ma tu żadnych pokrętów, nie ma jakichś suwaków i tak dalej. Jak postawicie ten projektor, obraz będzie ostry i prostokątny. I jak widzicie, ta puszka ma taką konstrukcję, że jej podstawka umożliwia ustawienie projektora na przykład w taki sposób, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na tym stoliku nocnym postawić projektor właśnie w pionie i wyświetlać sobie obraz na przykład na suficie, czyli nad łóżkiem, nie na ścianie przede mną, a nad łóżkiem. Też bardzo ciekawa sprawa. No i gdzie tu jest haczyk? No haczykiem jest specyfikacja, no bo oczywiście w tym sprzęcie priorytetem jest to, żeby był on prosty w obsłudze i taki bezinwazyjny, a nie to, żeby generował jakąś topową, nie wiadomo jak, jakość obrazu. No też nie jest to projektor, umówmy się, za jakieś 10 tysięcy złotych. Tu nie ma laserów, nie ma 4K i tak dalej. No a co jest? Mamy tutaj przede wszystkim obraz w rozdzielczości Full HD w 60 Hz. Maksymalna wielkość tego obrazu to jest 100 cali, a minimalna to jest 30 cali. Tutaj współczynnik rzutu to jest około 1,2 do 1, co oznacza, że tą przekątną 100 cali, czyli 254 cm, uzyskamy odsuwając projektor od ściany na 2,7 metra. Technologia wyświetlania to jest po prostu DLP razy 1. Mamy tutaj, krótko mówiąc, standardową lampę LED, więc tak jak mówiłem, nie uświadczymy tu żadnych laserów i tego typu nowoczesnych tematów. A jasność deklarowana tego projektora to jest 230 ancylumenów. Czyli też nie jakoś super dużo, no za dnia na pewno nie będziecie z tego korzystać, ale zbliża się jesień, te wieczory zaczynają się coraz wcześniej, więc myślę, że właśnie na jesień ten projektor sprawdzi się lepiej niż latem. Z takich wad względem dużo droższych projektorów jest też to, że tutaj nie uzyskamy takich prawdziwych czerni. No w tej technologii wyświetlania po prostu ta czerń zawsze jest pewną szarością. Jak już oglądacie film i się do tego przyzwyczajicie, to jest ok, ale nie oczekujcie tutaj takich rozwiązań jak z telewizorów wysokiej klasy, zwłaszcza z telewizorów OLED. Więc tak jak mówiłem, ma być prosto w obsłudze, ma być wystarczająco dobrze, ale na pewno nie jest to projektor dla ludzi, którzy wymagają topowej jakości obrazu. No dobrze, a zatem powiedzmy w końcu, co nowego wnosi druga generacja tego projektora Samsung The Freestyle. I zacznijmy od takich technicznych rzeczy, bo wydłużyła się żywotność lampy, czyli kluczowej rzeczy w sumie w projektorze. Wcześniej było to 20 tysięcy godzin świecenia, teraz jest to połowę więcej, czyli 30 tysięcy godzin świecenia. No, zmiana oczywiście na plus. Druga rzecz to jest nowy pilot. On jest troszeczkę wyższy, ale to dlatego, że z tyłu mieści panel słoneczny, więc po prostu, jeżeli odłożymy ten pilot
przyciskami do dołu, on się będzie ładował, nawet ze światła sztucznego wieczorem. Kolejna nowość to jest więcej RAM-u, bo nowy projektor ma 2 GB, poprzednik ile miał, tego niestety nie udało mi się ustalić, ale w każdym razie widać to, że ten system Tizen na tym projektorze działa szybciej. Na 1C niestety pojawiały się lagi, to nie było takie doświadczenie właśnie super płynne, jak na przykład w telefonach. Ten system potrafił czasem być trochę ociężały. Tutaj w drugiej generacji ten efekt jest dużo, dużo mniejszy. Nareszcie można powiedzieć, że działa to tak jak powinno. Jeszcze z takich rzeczy praktycznych, których Samsung z jakiegoś powodu nie wymienia, ale które ja zauważyłem, to jest dużo, dużo lepsze, naprawdę dużo, łapanie geometrii właśnie przez ten nowy model. Bo powiem Wam, że pierwsza generacja miewała problemy z tym idealnym zrobieniem prostokąta na ścianie, prostokątnego obrazu. Szczególnie jeżeli na przykład się szturchnęło ten projektor, albo się przeszło przed lampą, wtedy on się na chwilę gubił i już nie wracał do tej wyjściowej dobrej pozycji. Pod tym kątem dwójka działa dużo, dużo lepiej, bo ustawia geometrię po pierwsze szybciej, a po drugie właśnie praktycznie bezbłędnie. Chyba nie zdarzyło mi się ani razu, żeby jakiś był błąd. No i na koniec rzecz najważniejsza, bo nowy projektor jest tak naprawdę przenośną konsolą, bo on zyskał możliwość dostępu do aplikacji grania w chmurze. Mamy tutaj zarówno usługę Xbox Game Pass, jak i mamy też GeForce Now, czyli coś, czego w jedynce po prostu nie było. No i nie muszę chyba Wam mówić, jakie to daje możliwości, no bo mamy tak, sprzęt przenośny, z którego odpalimy sobie właściwie wszystkie gry, jakie są tylko dostępne w chmurze, a tych gier są setki. Na ekranie 100 cali, czyli podłączamy to po prostu do prądu i już możemy grać, tak? Mamy Wi-Fi i mamy też możliwość podłączenia pada po prostu na Bluetooth. Ja to testowałem z padem od Xboxa, działa po prostu bez żadnych problemów. Paruje się pada poprzez Bluetooth, tak jak na przykład z komputerem można by było, czy z telewizorem. I oczywiście w temacie gamingu w chmurze zawsze znajdą się przeciwnicy. Ja akurat jestem entuzjastą, ale być może wynika to z faktu, że ja po prostu w domu mam łącze światłowodowe, gdzie mam po prostu transfery 600 megabitów uploadu, 600 megabitów downloadu. Jest to bardzo stabilne łącze. Mam też routery właśnie szybkie z technologią Wi-Fi 6, więc to u mnie po prostu śmiga. No ja w każdym miejscu w domu mogę odpalić sobie te gry z chmury i to po prostu działa. Ja z tego korzystam. Jeżeli masz u siebie słabszy internet, jakiś niestabilny i tak dalej, no to możesz mieć problemy. No ale tu oczywiście zależy wszystko od warunków w domu. Z takich rzeczy obiektywnych, które mogłyby być lepsze, to jest to, że mamy tutaj łączność tylko Wi-Fi 5. No, jeżeli już mamy gaming w chmurze, to oczywiście chciałoby się mieć Wi-Fi 6, ale powiem Wam, że z drugiej strony, kiedy ja mam to łącze domowe dobrze ogarnięte, to na Wi-Fi 5 i tak nie mam z tym problemu. Szczególnie, że pamiętajcie, że mamy tu rozdzielczość Full HD i właśnie w takiej strumieniują się gry. Takich fajnych ciekawostek, które są w nowej wersji, a nie jestem pewien, czy były właśnie w pierwszej wersji, jest to, że teraz możemy podłączyć dwie pary słuchawek Bluetooth. Czyli na przykład, jeżeli słuchamy sobie czegoś wieczorem, nie wiem, dzieci śpią, wy w sypialni chcecie odpalić sobie z drugą połówką film i nie chcecie przy tym budzić dzieci, no to zamiast słuchać z głośnika wbudowanego audio, możecie podłączyć dwie pary słuchawek Bluetooth i sobie w ten sposób właśnie słuchać dźwięku. Także fajna sprawa. Fajną rzeczą, też nie jestem pewien, czy to nowość, ale teraz to sprawdziłem, jest możliwość kalibracji tego ekranu. Jeżeli macie smartfon Galaxy, no to znajdziecie tam możliwość kalibracji właśnie wyświetlanego obrazu. No to po prostu działa to tak, że odpalacie kalibrację, wtedy smartfon łączy się z projektorem, projektor wyświetla na ścianie ciąg różnych po prostu kolorów, różnych jasności i tak dalej. Wy to skanujecie aparatem, aparat wtedy pobiera prawdziwe dane z koloru, przesyła to wszystko do projektora i projektor sam ustawia tą kolorystykę właśnie pod Waszą ścianę. Brzmi skomplikowanie, ale jest super proste w obsłudze i naprawdę bardzo poprawia jakość obrazu. Sprawdziłem to u siebie właśnie w sypialni, gdzie mam ścianę lekko szarą, nie jest to całkiem biały kolor i naprawdę poprawiło to jakość obrazu. I już całkiem ostatnia rzecz z nowości, to zobaczcie, że mam tu trzeci projektor. Dlaczego? Bo jeden jest właśnie stary, a dwa są wypożyczone nowe. I dlaczego dwa? Ano dlatego, że w tych nowych możemy sobie po prostu połączyć obraz z dwóch projektorów w jeden. I dzięki temu możemy osiągnąć obraz o przekątnej aż 160 cali. Ja te dwa projektory dodałem do konta SmartThings w Samsungu, jest to konieczne, jest to wymagane. No i wówczas ze smartfona możemy sobie właśnie wymusić ten obraz podwójny, czyli dużo szerszy. I rzeczywiście to działa. Sprawdziłem to, rzeczywiście ten obraz jest dużo, dużo większy. Więc teoretycznie, jeżeli wy kupicie sobie jeden taki projektor, wasz, nie wiem, sąsiad, kolega kupi drugi, to możecie się spotkać gdzieś na grilla czy na meczyk i sobie zrobić jeszcze większy ekran niż z takiego pojedynczego projektora. No i na koniec cena, powiedzmy sobie o niej, bo to też oczywiście super istotny temat. I ja pamiętam, że właśnie kiedy wychodziła pierwsza generacja Freestyle'a, no to on był strasznie krytykowany za cenę, bo on debiutował z poziomem, nie pamiętam dokładnie, ale to było chyba równo 5000 zł.
I to było strasznie dużo jak na taki projektor. Całe szczęście, że Samsung poszedł po rozum do głowy i druga generacja już na start jest sporo tańsza. Ten projektor znajdziecie bez problemu w polskich sklepach. Oczywiście ja rekomenduję Wam zakupienie go w Media Expert w cenie 4299 zł. A jeżeli też uważacie, że to dużo, to mam coś na osłodę. No bo w tej cenie, jeżeli kupicie sprzęt do końca tego roku albo do skończenia zapasów, dostaniecie taki właśnie mobilny power bank. Ja tu sobie go rozpakowałem i to jest taki właśnie mobilny power bank, który został stworzony właśnie do współpracy z tymi projektorami. O co tutaj chodzi? No po prostu na tej podstawie, która ma bardzo duży akumulator, stawiamy sobie projektor tak na wcisk, podłączamy go sobie przewodem i taki właśnie sprzęt możemy sobie używać po prostu całkowicie bezprzewodowo. Tu już nam nie jest potrzebny do tego prąd, nie jest potrzebne źródło zasilania. Czyli fajna opcja na przykład na taras, na działkę, do ogrodu, coś takiego. I takie coś jest warte 800 zł. Ale pamiętajcie, że ten sprzęt właśnie jest dodawany gratis teraz do projektora drugiej generacji, jeżeli kupicie ten projektor do 31 grudnia, czyli do końca roku. Także podsumowując, nowa generacja Samsung The Freestyle, kilka zmian, może nie są to zmiany rewolucyjne, ale są na pewno fajne. Największa to moim zdaniem właśnie ten gaming w chmurze dodany. Naprawdę rozszerza to bardzo mocno możliwości projektora. No mamy też nowy pilot, mamy też żywotność lampy wydłużoną o 50%. To wszystko są fajne nowości. Z takich rzeczy użytkowych z kolei fajne jest to, że geometria działa dużo lepiej. No i poza tym system działa też szybciej. I ja wiem, że na pewno znajdą się osoby, które powiedzą, że w tej cenie znajdziemy projektory, które dają dużo lepszą jakość obrazu, że Samsung się nie opłaca. No ale pamiętajcie, że coś za coś. Tutaj jednak płacimy za tą wygodę obsługi, za tą pełną automatyzację, za system Smart TV wbudowany, tego typu rzeczy. Natomiast takie projektory, powiedzmy, nie smart, jeżeli dadzą wyższą jakość obrazu, no to kosztem tego, że trzeba się po prostu nimi zaopiekować, tak? Czyli po prostu podłączyć, zrobić tą całą instalację, zapewnić zewnętrzne źródło obrazu, wyprowadzić gdzieś dźwięk, czyli jakieś głośniki trzeba do tego podłączyć. No jest tej zabawy dużo więcej, poza tym to nie będzie taki sprzęt przenośny, jak taka puszeczka mała, no bo tak jak mówię, to można z sobą zabrać, czy na przykład, nie wiem, do innego domu gdzieś, do znajomych, do rodziców. Postawić to u nich, podłączyć po prostu do internetu i już, i to będzie działać w nowym miejscu. Także coś za coś. Jeżeli szukacie prostego sprzętu, ja Wam ten sprzęt polecam. Kilku moich znajomych właśnie kupiło te freestyle pierwszej generacji, no zresztą nawet Dawid Kosiński, tak? Sam kupił ten projektor po naszej recenzji, spodobał mu się, jest zadowolony, więc myślę, że to jest w sumie najlepsza rekomendacja, że taki sprzęt po prostu sprawdza się w praktyce. I na sam koniec przypominam, że jeżeli chcecie kupić ten projektor, to odpowiednie linki znajdziecie w opisie tego filmu, prowadzą one do Media Expert. A na sam koniec nasze klasyczne badanie statystyczne. Napiszcie w komentarzu wielki ekran i ja wtedy będę wiedział, że obejrzeliście ten materiał do końca. Zapraszam też do zostawienia suba, łapki w górę i komentarza, czy Wam się taki sprzęt podoba, czy nie. I dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.